Dzień dobry, Krzysztofie. Cześć. Jak dowiedziałem się, że będziecie grać na męskim graniu, to miałem jedną myśl, od tej myśli naprawdę chcę zacząć. Poza oczywiście wszystkimi tematami, które mam nadzieję, że poruszymy w związku z Cool Kids of Death. Ale takie marzenie mi się pojawiło w głowie. Jestem ciekaw, jak na nie patrzysz. Bo wyobrażam sobie, że razem z zespołem moglibyście zrobić absolutnie kapitalny hymn którejś edycji męskiego grania. No, czy ty sobie to wyobrażasz? Jak kiedyś zostaniesz dyrektorem tego przedsięwzięcia, to pamiętaj o tym pomyśle. A inna sprawa, że ja sobie dużo potrafię wyobrazić, więc prawdopodobnie to też bym sobie mógł wyobrazić. Okej. Okay. Tak wiem, że to jest ad hoc, ale kogo widziałbyś razem z wami przy takim kawałku? Oczywiście z polskich artystów, którzy mogliby być na męskim graniu. Wiesz co, no, nie wiem, no, Waluś z nami występuje, więc aha, jakby siłą rzeczy na męskim graniu, więc to jest jakby najbardziej naturalny i pierwszy wybór, który przychodzi mi do głowy. Też tak mi się wydaje, przez, nie wiem, podobne myślenie o muzyce, nie wiem. No, a wiesz, no, dużo lubię polskich wykonawców, ale no, to jest takie gdybanie. Ja wiem, że to jest gdybanie. To celowo, wiesz, wychodzę z takiego punktu trochę... Wiesz, głupio mi powiedzieć, bo powiem coś, a później sobie myślę, czemu nie powiedziałem o tamtym. I wiesz, albo ktoś nagra zaraz jakąś piosenkę super i mówi, kurde, a przecież od tej odpowiedzi nic nie zależy, więc nie ma co się stresować. Nie, od tej odpowiedzi nic nie zależy. Znaczy wiesz, może włodarze tutaj męskiego grania wyglądają, cholera wie. Dobra, okej. Okay. W porządku. Jak dostaniemy tę propozycję, to na pewno wybierzemy najlepszy skład możliwy. Dobrze. Tak zupełnie serio. Ja się naprawdę strasznie cieszę, że znowu gracie. Słuchaj, bardzo się cieszę, bo naprawdę. My też się cieszymy. Kurde. I zaskakująco dużą przyjemność nam to sprawia. Znaczy, do tej pory. Nie? Słuchaj, to może być dla wielu zaskoczenie. Jesteśmy w połowie, więc jeszcze wszystko możemy, okay, wiesz... Jeszcze wszystko może się zdarzyć, ale tak, jakby jest to przyjemne. 20 lat od debiutu, to no. 10 lat od ostatniej płyty. Myślę, że ciekawsze jest, znaczy teraz już nie, ale graliśmy w Poznaniu na pierwszym, to ciekawsze było czas od ostatniego zagranego koncertu, bo... To był co, 16? Nie, wcześniej. Nie, wiesz, tak naprawdę zespół jako CKOD jakby zamknęliśmy ostatnim koncertem 13 grudnia 2013 i później graliśmy tylko jeden koncert w 2016 na Openerze, więc... Więc jak wyszliśmy na scenę w Poznaniu, to był jakby trzeci koncert w tej dziewięciolatce, więc to było dosyć stresujące. No. Teraz będzie czwarty, piąty koncert w tej, powiedzmy, dekadzie. No, no właśnie. No i jakby domyślam się, że motywacje są wasze prywatne i pewnie różnorakie, ale co wami kierowało, żeby znowu to zrobić? Bo chyba rozumiem, że propozycja wyszła od męskiego grania. Czy to w ogóle był wasz pomysł? Nie. Propozycja przyszła do nas, więc nikt nie cisnął na ten powrót. Co więcej, jakby ten powrót... Znaczy inaczej, przerobiliśmy sobie to trochę przy Openerze, bo tam było dosyć dużo sceptycyzmu ze strony różnych członków zespołu co do tego powrotu, ale ten koncert jakby z naszej przynajmniej perspektywy był bardzo udany. Jakby było bardzo dużo ludzi, była żywiołowa reakcja, było to super przeżycie. Więc jakby teraz ten powrót trochę jakby nie odnosiliśmy już do sytuacji, w której kończyliśmy granie i nikomu się nie chciało i było naprawdę kiepsko, tylko odnosiliśmy się do momentu, który był jednym jakby z najciekawszych, najfajniejszych momentów jakby w historii zespołu CKOD. Więc ten entuzjazm był z punktu dużo, dużo większy. I też na fali tego, mi się wydaje, że te koncerty na razie dobrze idą, dobrze to działa. Jakby jest dobra atmosfera w zespole. W nieistniejącym zespole. No właśnie, bo wiesz, znowu, jak sobie pomyślałem o tym pierwszym marzeniu, z kim moglibyście zrobić hymn męskiego grania, powtarzam, to jest moim zdaniem genialny pomysł. Byłby super rockowy kawałek, a uważam, że takich... Ja też powiem, nie jest to zły pomysł. No nie jest zły pomysł. No słyszałem gorsze pomysły, nawet w historii męskiego grania. To wiesz, jakby pójść dalej w ogóle za tym marzeniem, a pewnie to będzie znowu gdybanie, ale muszę to zapytać. Pytanie, czy każdy dzisiaj dostanie to pytanie? Nie, dzisiaj tylko z wami rozmawiam, tylko z tobą. Okay. Tak, tylko z tobą. Nie, dzisiaj nie, no proszę cię. Czy podczas którejkolwiek z prób, no już nawet na takim ogromnym może zmęczeniu, może zaczęliśmy pisać ten hymn? Nie, jeszcze nie. Nie, któremuś z członków
wpadł do głowy pomysł. Kurde, nagrajmy może jeszcze jedną płytę. Wiesz co, no... Jakby ten pomysł... To jest bardzo trudne pytanie, wiesz, bo to okay. Od razu dużo się włącza. Znaczy się domyślam, do myślenia za, myślenia przeciw, jakby myślę, że każdy ma argumentację jakby w swojej głowie gotową, nie? Co ewentualne za, ewentualne przeciw, ale jakby na próbach ten temat nie był postawiony, więc okay. Jakby taka opcja na razie nie funkcjonuje w przestrzeni zespołowej. A ty jak czujesz? No bo domyślam się, znaczy wiem, co robisz poza zespołem teraz, zajmujesz się głównie komiksami i cały czas chyba wykładasz na SP, prawda? Tak, no jestem wykładowcą, zajmuję się komiksami, robię animacje, a jakby każdy robi swoje rzeczy, no jakby każdy ma, wiesz, no było 9 lat. Zresztą wszyscy robili, wiesz, to był zespół, który nie angażował nas w 100% zawodowo, więc każdy jakby rozwijał, jakby pracował. Kamil miał studio, nagrywał, Kuba prowadzi klub, Marcin to zajmuje się takimi rzeczami, że aż nie wiem od czego zacząć, więc każdy w zespole, no jakby Jacek, z którym gramy, Jacek nasz pierwszy perkusista oryginalny, z którym teraz znowu gramy, też jest rysownikiem, więc każdy no jakby miał swoje życie zawodowe i 9 lat teraz to było normalne jakby normalne funkcjonowanie na takich zasadach jak wszyscy, którzy nie są w zespołach. Więc jakie było pytanie? Się skupiłem na tych... Skupiłeś się na przyszłości, rozumiem. No właśnie nie wiem, na czym się skupiłem. Wiesz co, nie, ja się zastanawiam, czy tak naprawdę to pytanie się sprowadza do tego, czy ci tego nie brakuje? Teraz mówię o tobie, nie o reszcie. A, bo było no. Tak, czy nie... Wiesz, na maksa tego brakuje. I no to zawsze brakowało, ale wiesz, to wiesz, no, różnych rzeczy ludziom brakuje, niekoniecznie trzeba się rzucać jakby od razu za tym porywem serca, nie? Okay. Bo to się może źle skończyć. Tam serca, różnych rzeczy porywem. Portfela. Więc tak, no to jest taka sytuacja, wiesz, bycie w zespole no, ma jakby różne aspekty. Uh-huh. Przedwczoraj spotkałem się z takim moim bardzo dobrym kolegą Marcinem Prytem z takiego zespołu 19 Wiosny i sobie gadaliśmy o takim właśnie, że tak naprawdę najfajniejsze w tym wszystkim jest dla nas, wokalistów, jest taki czysto fizyczny aspekt bycia w tym zespole, że wychodzi się na tą scenę, coś, czego nie da się zasymulować, wiesz, w warunkach niekoncertowych, że wychodzisz na tą scenę, ten dźwięk, jakby czujesz fizycznie ten dźwięk, że on cię miażdży po prostu, to jest po prostu no, jakby niesamowite uczucie, że nie słyszysz melodii piosenek, tylko po prostu czujesz jakby fizycznie napór tego dźwięku. Wykrzyczysz się, wyskaczysz, wyrzucisz z siebie jakby całą emocję, taką wiesz, no to jest ekstra, no to za tym jakby tak fizycznie się tęskni, nie? Że to jest super fajne i to wyjście na scenę właśnie i to takie poczucie, jak schodzisz z tej sceny, jesteś totalnie jakby, totalnie wypoczęty. No. Wypoczęty? Zresetowana głowa, wszystko jest po prostu, możesz usiąść na trawie i słyszysz szum w uszach, no tylko. To jest po prostu mega uczucie i za tym na maksa tęsknię, bo wychodzę z założenia, że człowiek raz na jakiś czas musi się wykrzyczeć. Człowiek musi sobie pokrzyczeć. Jak się zna po stronie publiczności, to też to dostajesz, będąc no na waszym tak, koncercie. Tak, wtedy no. Krzyczysz wybiórczo, a jak jesteś na scenie, to musisz krzyczeć, wiesz, uczciwie przez te tam cały czas trwania koncertu. Nie ma przebacz. I to dopiero wtedy działa, kiedy naprawdę no już jesteś na jakby ten krzyk resztkami sił musisz dobywać z siebie. Musiałeś się jeszcze raz uczyć tekstów? Kurczę, to też jest niezłe, bo okazało się, że trochę jest z tym jak z jazdą na rowerze, że wiesz, my, znowu, wracając do tego openera, my przygotowywaliśmy piosenki z pierwszej płyty wtedy na tamten koncert. I teraz chcieliśmy no, jakby wyjść poza tą formułę, no bo wiadomo, my odgrywamy stary materiał, ale tego materiału mamy dużo, więc jak już odgrywamy stary materiał, no to wyjdźmy poza tą pierwszą płytę. Więc zaczęliśmy przygotowywać piosenki, których nie graliśmy przed openerem, co więcej, których nigdy nie graliśmy z Jackiem. Więc jakby było jakby przeświadczenie, że będzie ciężko z tym, ale to poszło totalnie gładko. Jakby piosenki, których nie graliśmy, realnie nie graliśmy właśnie od tych 10, a nawet więcej lat, bo z Jackiem w ogóle nie graliśmy niektórych,
jakby wyszły od pierwszego, drugiego podejścia, więc poszło to bardzo, bardzo sprawnie. Ja widziałem jeszcze, że de facto trochę reaktywowało się, wasz, reaktywowało, tak naprawdę chyba powstał na nowo w ogóle kanał na YouTubie. Od paru miesięcy są tam wrzucone klipy chyba w oryginalnej, no, najlepszej jakości. To jest, wiesz, no, to jest działanie Sony. Sony, chyba. Aha, Sony, tak. Okay. Nie, znaczy jakby inspirował to oczywiście nasz menadżer, ale no wiesz, płyty, te klipy, no to wszystko jest jakby już trochę poza naszym widzimisię i naszym jakby, o, zróbmy sobie kanał na YouTubie. To wszystko było, działo się gdzieś tam poza nami i dostaliśmy jakby informację, że jutro rusza kanał, możecie na swoich mediach społecznościowych, wtedy martwych totalnie, wrzucać informacje. Więc tak, pojawiły się płyty w streamingach, wszystkie, wcześniej nie było większości płyt. Wcześniej była tylko ostatnia chyba, tak mi się wydaje. Chyba... Wydaje mi się, że była pierwsza, też. Pierwsza i ostatnia, tak. A całego środka nie było, więc jakby cała dyskografia pojawiła się, pojawiły się te klipy. Nie pamiętam, czy to było przed openerem, czy jakoś między openerem a teraz. No. Jest to, nie? Więc to jakby też, no, to w interesie wytwórni jest korzystać to, a nie po prostu nie mieć tego oficjalnie, wiesz, gdzieś, gdzie to jest. Ciągle może jakoś nakręcać jakieś zainteresowanie. Wiesz co, no ja ze strony fana cały czas tutaj taką mantrę odprawiam, że jak się pojawiają teledyski na kanale YouTube'owym, jak gracie znowu na męskim graniu, jak mówisz praktycznie na samym początku, że sprawia wam to frajdę. Widziałem obie części dokumentu o was, więc też... To widziałeś, że tam z tą frajdą, to ta frajda była towarem deficytowym. Była, znaczy... tak, można było zauważyć pewnego rodzaju deficyt frajdy, tak, trochę brak endorfin. To wiesz, ja odprawiam mantrę pod tytułem, kurczę, jakby macie cały czas po dwie nogi, dwie ręce, gitary, tak, ale i pytanie strony. Pytanie jest, czy światu jest potrzebny, wiesz, kolejny zespół 40, a prawie 50-latków udających 20-latków. No. Ale nie, nie, ja właśnie bardzo bym nie chciał, żebyście udawali pierwszą płytę, na przykład. No ja wiem, ale to jest trochę wpisany w ten zespół, ta, jakby ta taka postawa. No to zawsze będzie to... jakby oceniane przez pryzmat tego, co ten zespół reprezentował sobą wcześniej. No a więc... czujesz się ciągle oceniany w ten sposób? Nie, nie czuję się, ale zakładam, że gdybyśmy wydali płytę, to byśmy byli, no. I wiesz, no też, no, ja przede wszystkim jestem fanem muzyki, słucham bardzo dużo zespołów, więc sam wiem, co myślę o wielu rzeczach, nie? Więc jakby ciężko mi jakby wyseparować z siebie i myśleć inaczej o sobie, nie? W takiej sytuacji. Więc też jakby podchodziłbym z dużą dozą, jakby do każdego tego typu przedsięwzięcia podchodzę z dużą dozą nieufności. Chociaż i tak jakby teraz, ale znowu, ja mam 46 lat, jakby z dużo większą wyrozumiałością patrzę na starszych muzyków na scenie, którzy wracają po latach i na jakby ich pobudki, które nimi kierują i piosenki, które z tego wychodzą. Kiedyś to było w ogóle nieakceptowane. Teraz jestem dużo bardziej jakby otwarty i sprawdzam, daję szansę. Więc tak jak ci mówiłem, no wcześniej, no, jakby pojawia się masa argumentów za ewentualnym kontynuowaniem, przeciw ewentualnemu kontynuowaniu. Na razie, wiesz, jest, no to jest na razie taki fajny moment, że nie trzeba jeszcze o tym myśleć. Na razie jeszcze gramy Warszawa, jeszcze gramy Wrocław, więc tak. Można się skupić na tym, co jest najprzyjemniejsze w tym wszystkim, czyli właśnie tych koncertach. Jednego bardzo żałuję, bo miałem okazję słyszeć was, wydaje mi się, dwa razy przed koncertem, który dzisiaj zobaczę w Warszawie, że nigdy nie widziałem was w klubie, bo widziałem tylko zdjęcia, a czasem, wiesz jak to jest, czasem widzisz zdjęcia, które wydobywają z siebie dźwięk. I ja się domyślam, że te koncerty mogły być świetne i mogły być poniżej średniej. Mogły być interesujące. Ale mówisz o tym, nie zawsze powiedziałeś o ścianie dźwięku, powiedziałeś o tym, że po prostu to w ciebie nawala, to ja myślę, że właśnie koncert klubowy coś takiego dawał też. Bardziej niż plener, czy nie? Też różnie, ale no tak, no jakby koncert klubowy ma inną specyfikę, inną dynamikę i jest jakby, no jest zupełnie innym przeżyciem, tak, to fakt. A jak odczytujesz muzykę, którą teraz gracie? Jako autor, współautor
tych utworów? W sensie, bo masz ludzi, którzy pewnie pamiętają te płyty, pierwszą, ostatnią, którąkolwiek. Masz ludzi, którzy będą, no bo to jest festiwal i po prostu na nim są i przyjdą przy okazji. No ale jesteś tym wszystkim ty, no nie? Ty to wykonujesz jeszcze raz, wykrzykujesz tak naprawdę, więc jak to na ciebie działa? Wiesz co, nie słucham płyt, nie? Nawet przygotowując teraz, jakby okazało się, że nie muszę słuchać tych piosenek, żeby sobie przypomnieć te teksty. Natomiast jak jesteśmy na scenie albo gramy próbę i słyszę jakby te piosenki, to chciałbym sobie pójść na taki koncert. No niestety, muszę się przyznać do tego, że bezwstydnie, że podoba mi się to, że lubię takie zespoły, że gramy dokładnie taką muzykę, jak uwielbiałem jako dzieciak. I później też, no, że teraz jakby to jest, jakby trochę nie ma takiej muzyki, a jak jest taka muzyka, no to znowu często pojawia się takie myślenie, że to jest odtwórcze, albo kojarzyć się z czymś, czego słuchałeś, wiesz, właśnie 20-30 lat temu, i często nie da się od tego uciec, a w swoim przypadku jakby wiem, jakie inspiracje, jakby w przypadku piosenek zespołu CKOD, wiem, jakie inspiracje stoją za tym zespołem, więc jakby to myślenie już mam dawno za sobą, jakby zostaje sama piosenka. I te piosenki są cholernie mi się podobają. No są świetne. No dziękuję, no ale jakby wiesz, no i jakby... Ja jestem stronniczy. Ty to możesz powiedzieć, ja też stronniczy prawdopodobnie mega, nie powinienem tego mówić, ale... Czy ja wiem? Ale tak, znaczy... Wiesz, dla mnie, to, że na przykład powiedziałeś, że nie słuchasz albumów, jestem to absolutnie w stanie zrozumieć. Bo to jest trochę jak napisanie właśnie książki, zamknięcie czegoś w kamieniu, zaklęcie czegoś w kamieniu, wypuszczenie i pewnie słyszysz, że można by zrobić to, tamto lepiej, inaczej zaaranżować, nie wiem, może trochę zmienić. A być na koncercie i zrobić to, wiesz, móc zmienić coś, co jest trochę zapisane, no to jest genialna sprawa. Czy my nic nie zmieniamy, gramy tak jak jest na płytach, tylko gramy głośniej, trochę szybciej być może. Szybciej. Z dużo większą energią, no jakby... Jakbyśmy teraz nagrywali te same piosenki, no to one by brzmiały pewnie dużo... Chociaż w sumie nie wiem, czy by brzmiały dużo lepiej, bo część tego, tej specyfiki zespołu jakby wynika jakby z takiej, no jakby... eksperymentowania, nie wiedzenia, jak coś zrobić, tylko szukania jakby pomysłu po omacku. I część po prostu jest zrobiona wbrew wszystkim regułom. I to daje taki, a nie inny efekt, który zadziałał, który też... Tutaj jakby trzeba się przyznać, że nie udało nam się nigdy powtórzyć w takim stopniu, jak na tej jedynka idealnie, jakby ta nieudolność, entuzjazm, umiejętności, co po niektórych członków zespołu, jakby zagrały no, w taki, a nie inny efekt. I też wydaje mi się, że no, przez to ta płyta miała jakiś oddźwięk, nie? Że to przez to, jak to brzmiało, jak to powstało. Miałem okazję już rozmawiać z kilkoma artystami, którzy czy grali, czy grają, czy grać będą na męskim graniu. Wy w ogóle gracie drugi raz, tak? Bo jeszcze byliście w 2011 roku. To tak. A ja jeszcze byłem z Fiszem MAD w Katowicach parę lat temu. 12 groszy śpiewałem. No co ty? Fisz MAD, ty i Kazik? No Kazik był na zapleczu. Kazik był duchem na scenie. Rozumiem. Nie, był taki, no jakby to jest też specyfika męskiego grania, że są te projekty specjalne. Tak, i był tak, wtedy tak. Jakby tribute to Kazik. Nice. A jesteś gdzieś na YouTubie? Nie wiem. Okay. Byłem ja, był Król, poznałem się wtedy z Błażejem, był Pablo Pavo. No było paru bardzo fajnych artystów. Tam wykonywali te piosenki. Zastanawiam się, bo... Basia Wrońska z Pustek. Zmierzałem do tego, że słyszałem to naprawdę kilka razy i to brzmiało bardzo szczerze, że artyści, ponieważ są na takim evencie, który ma swoją formułę bardzo konkretną, to lubią zostać i posłuchać innych. I zastanawiam się, czy na przykład dzisiaj, jak będziecie grać, masz kogoś takiego, czy w ogóle planujecie zostać? Wiesz, ja dzisiaj jestem z żoną i z córką i mam rozpiskę całą. No. A kto bardziej rozpisywał, żona czy córka? Córka. Oczywiście córka rządzi, a ja nią tam staram się nakierować. Nie, chcę zobaczyć BDS-a dzisiaj. Okay. Oboje chcemy, i Kalina, i ja. Żona siłą rzeczy. Kamp, Dawida Podsiadło. Wszystkich chcemy zobaczyć. Gdzie my graliśmy? W Poznaniu. Mówisz, Waluś zagrał genialny koncert. W ogóle total. Kacperczyk był super koncertem. Więc tak, będziemy chodzić.
Czy teraz w zespole, tak jak przygotowywaliście się do tego, w sensie, nie wiem, może zmieniliście jakoś system, i zmierzam trochę do tego entuzjazmu, bo to mnie bardzo ciekawi. Czy zmieniliście po prostu jakoś system myślenia o tym zespole, czy po prostu system się... System generowania entuzjazmu. System generowania entuzjazmu, trochę tak. Czy po prostu się zestarzaliście i stwierdziliście, wow, to jednak jest fajne? Nie, no po prostu tęskniliśmy, no chyba. A, okay. I ta tęsknota po prostu wyszła. No. Wyszedł z tęsknoty. Tak, dokładnie. Entuzjazm wynikający z tęsknoty. Nie, no wiesz, no... No, to wszystko zagrało, no właśnie, to wszystko zagrało. Okay. Prawdopodobnie inaczej byśmy mówili, gdyby te... Znowu, jesteśmy w połowie, nie? Więc jakby mogę powiedzieć, że udały się dwa koncerty, które zagraliśmy. Gdyby te koncerty się nie udały, prawdopodobnie w innym tonie byśmy teraz rozmawiali. Ale no akurat przynajmniej z naszej perspektywy się udało. Wiesz, w Łodzi przyszło nas 1000 osób, tylko na nas. Jakby w latach naszej świetności nie zdarzało nam się grać tak dużych koncertów, a przynajmniej prawdopodobnie nie licząc jakby koncert, jakby klubowych i własnych, nie? No bo festiwale to jest coś innego. Więc no to było coś, nie? Zwłaszcza, że w Łodzi zawsze trzeba być ostrożnym z jakimś takim entuzjazmem i optymizmem, więc ja tak zakładałem, jak przyjdzie 250 osób, to będzie dobrze. A, entuzjazm pod kątem frekwencji? Tak. Okej. Okay. Ja byłam też, skoro nawiązałeś do Łodzi, to był chyba 2013 rok, graliście też koncert na Juwenaliach, który miałem okazję prowadzić. Też tam byłeś właśnie z rodziną, kojarzę. No to stare dzieje. Na Politechnice. Na, nie? Politechnice Łódzkiej, no. Pamiętam taki koncert. Był taki koncert. Dla mnie to było też mocne doświadczenie, bo jako prowadzący byłem do samego końca. Znaczy pamiętam, że był taki koncert, ale nie pamiętam przebiegu jego. Wszyscy przeżyli. No tak, chyba. Tak. Nie, no wiesz, no tak sobie próbuję przypomnieć, czy się, nie wiem, wywróciłem na scenie, albo ktoś... Nie wiesz, sądzę. Zapomniał nie piosenki. Ale wiem, że był, wiem, że był taki koncert. A wczoraj z kolei wieczorem, już tak na końcówce przygotowań do naszej rozmowy, przeczytałem sobie po raz pierwszy w ogóle tekst Kuby. Stary. Rychło w czas, ale wydaje mi się, no, że czasy są akurat na przypomnienie sobie. Wiesz, ja dawniej po prostu was słuchałem, nie wiedziałem w ogóle o tym tekście. Jestem 10 lat od ciebie młodszy, więc trochę tak było, że po prostu chłonąłem CKD gdzieś tam, wiesz, w Trójce po raz pierwszy usłyszałem, że wow, jakie fajne. Też jestem zły, też jestem wkurzony i przeczytałem tekst Kuby. No i tak, to nie ma go tutaj, ale no cholera, nic tam się nie zmieniło. To chyba nie za dobra informacja. To jest doskonała informacja dla Kuby, bo akurat napisanie Kuby, tekstu, tak, który po tylu latach się trzyma kupy, który pokazuje, że niektóre rzeczy jeszcze bardziej są nabrzmiałe, tak, że jakaś taka miałkość, z którą wy wtedy walczyliście dużo bardziej agresywnie, to jesteś oczywiście nie na scenie i nie krzyczysz, to nie jest CKOD, tylko po prostu rozmawiamy, ale że to agresywne podejście do świata i niechęć do komercjalizacji sztuki i niechęć na jakąś taką papkę, no to było bardzo mocne doświadczenie. Ja w ogóle polecam, jeżeli ten tekst cały czas można sobie przeczytać na Wyborczej. Jedyna rzecz, która się chyba zmieniła, to taka, że Kul przestało być publikowanie większości rzeczy na Wyborczej. To mi się narzuciło. Tyle ilustracji ostatnio robiłem w Wyborczej, kurczę, teraz mi głupio. No ale wiesz, to w ogóle odejście od mediów, to cholera, trzeba było milczeć. ale rozumiem, do czego zmierzasz, tak. No. Jakby to jest medium odchodzące. Do lamusa. Wiesz, wtedy mimo wszystko te 20 lat temu... Odchodzić do lamusa to też jest powiedzenie odchodzące do lamusa. Odchodzące do lamusa. Nie, teraz się jest boomerem. Boomerem. No to właśnie, my boomerzy możemy sobie pozwolić na używanie tego typu zwrotów. I wiesz, myślę sobie znowu, że ten tekst cały czas jest aktualny i cały czas jako CKOD teraz, no cholera, spełniacie rolę tego podmiotu, który wykrzykuje pewne rzeczy. Więc może to jest źródło, wiesz, tego, że dobrze się słucha. No to też jest kolejna nie za dobra wiadomość, bo wiesz, my pisaliśmy te piosenki, jak mieliśmy po 20 parę lat i wydawało nam się, że jest najchujowiej, że mamy najchujowiej na świecie, że gorzej już być nie może. A jest coraz gorzej, nie? Tak konsekwentnie z roku na rok jest coraz gorzej. I wiesz, to takie wrażenie, że te piosenki, które wtedy wynikały z jakiegoś takiego totalnego, często z perspektywy później patrząc jakby przesadnie i na wyrost takiego wkurwu, no jakby pasują energią do tych czasów. Ale co więcej, myślę sobie, że no jakby te problemy, które my jakby stawialiśmy w tych piosenkach, dzisiaj są totalnie banalne, bo jakby
kogo to interesuje. Są dużo, dużo ważniejsze jakby rzeczy, o które jakby trzeba się spierać, więc, ale zostaje ciągle ta energia, która jest w tych piosenkach, która pasuje, no, wydaje mi się, niestety, która dobrze się sprawdza, jakby dobrze rezonuje z nastrojem osób zgromadzonych jakby w publiczności. Mnie się wydaje, że jak mówisz o problemach, które są większe, ważniejsze i trochę nie mamy na nie wpływu czasami, to oczywiście masz rację, ale chyba jest tak i dlatego to jest ten złoty środek, czy ta myśl, która się utrzymuje, że nadal pisanie o sobie i odbieranie, wiesz, tej emocji, która się kończy na końcówce nosa, że ja czuję podobnie, czy ja mam podobnie, sprawia, że niezależnie, czy taka oda jest, wiesz, z Łodzi i gra w Poznaniu, czy gdzieś tam. I nieważne, kto rządzi, bo graliście za różnych, że tak powiem, rządów. Tak, tak, wiesz, to chodzi, że to po prostu pełne jest... spektrum i... Oczywiście można powiedzieć, że to się spina pod szyldem Polska w pewnym sensie, no ale to już jest w ogóle nie do zmiany absolutnie. A czy tobie się zdarza cokolwiek pisać? Na przykład piszę maile, jak dobrze. Jest remont coś, na wierzchni ulicy i przychodzą panowie i wycinają korzenie drzew. To zdarza mi się pisać maile, mail, gdzie się da. Żeby nie wycinali. I później jestem w Gazecie Wyborczej jako oburzony czytelnik, donosi. No co ty? A moja małżonka jest jakby mieszkanka naszej ulicy, przysyła zdjęcia. Więc tak zdarza mi się. No. Wiesz, tylko właśnie to się tak... Z wiekiem jakby jest coraz bardziej, jakby no już człowiek nie stara się walczyć z całym światem, tylko przynajmniej próbuje sprawić, żeby te tam, wiesz, przecznica, na której mieszka, żeby jakoś działała w miarę sprawnie i jakby wychodząc z założenia, że jakby trzeba zacząć od tych jakby bardzo przyziemnie i dopiero później nadbudowywać na tym, a nie od razu rzucać się gdzieś na głęboką wodę idei, ideologii. Więc tak, no zdarza mi się, ale wiesz, no ja jestem, no, wiem do czego jakby zmierzałeś. Nie zdarza mi się pisać piosenek, bo ostatni projekt muzyczny, przy którym coś pisałem, to też już ileś lat temu z zespołem Tien Lai robiliśmy jakieś piosenki, takim bydgoskim, teraz jakby w dużej mierze warszawskim. Ale wiesz, no ja jestem jakby czynnym jakby twórcą komiksów i animacji. Jakby piszę ciągle jakiś komiks, piszę projekty. Zrobiłem serial animowany 13-odcinkowy, który napisałem, wiesz, wyreżyserowałem. I teraz jeździ po festiwalach. Zresztą jak ktoś na festiwale muzyczne jeździ, to będzie można go i na OFF-ie zobaczyć, i na Great September w Łodzi, na Openerze był też. Poza festiwalami animacji i filmowo-animacyjnymi. Więc tak, no to jest moja praca. Czyli, więc jakby to, ale nie jakby, muzyczny. Inny jest, wiesz, tekst jest inaczej złamany. Nie jest po prostu tekstem piosenki. Natomiast tak, no to jakby jest podstawa jakby działania cały czas. A powiedz proszę, bo to, no, to jest około muzyczne, ale skoro już... Gadamy o wycince drzew i mailach do administracji, to można. Nie do administracji, pisałem wszędzie, aż przyjechał jakiś radny tam. No co ty, na waszą dzielnię? No tak, tak, no wiesz, no. Czego uczysz studentów? Bo to, co znalazłem na stronie, to jest storyboard, rysunek koncepcyjny i podstawy animacji płaskiej. Przecież to jest bardzo dobre pytanie, bardzo ciekawe pytanie. Czego uczysz studentów? Uczę rysunku. Ja bym bardzo chciał być swoim studentem. Nie, u siebie, na mojej uczelni macierzystej, na Akademii Sztuk Pięknej w Łodzi, uczę rysunku. To jakby mamy jakby teraz w Instytucie Animacji, jakby uczę takiego technicznego rysunku, który służy do jakby tworzenia filmu, projektu animacji, czyli tworzy storyboardu, rysunku koncepcyjnego, czyli wszystkiego tego, co się składa na jakby na ten podstawy projektu, z którego później powstaje film. I tego teraz uczę na ASP, ale też miałem taką przygodę na Uniwersytecie Warszawskim z historii komiksu, jakby prowadziłem zajęcia z drugim doktorem, Przemysławem Kanieckim, i tam mieliśmy jakby semestr o twórczości Alana Moore'a. Teraz mieliśmy semestr o jakby wątki romantyczne we współczesnej popkulturze z naciskiem na film, komiks, więc jakby ogólnie, wiesz, około komiksowe, popkulturowe
i około animacyjne rzeczy, to jakby to krąży wokół jakby ciągle tych samych tematów, podobnych tematów. I to są zajęcia, które są po prostu idąc na ASP, czy już w specjalizacji jakiejś? Te na ASP? To jest, aha, nie, ja mam zajęcia na pierwszym roku, pierwszym, drugim i na trzecim roku, więc nie, to są normalne zajęcia, które jakby wybierasz, jeżeli dostajesz się na studia, aha, w Instytucie Animacji, no to jakby dostajesz jakby z przydziału. A, jeszcze tam jest na trzecim roku jest jeszcze, dochodzi komiks. Nie, właściwie na drugim roku dochodzi komiks, że bo wiesz, ja wychodzę od komiksu, więc jakby też na wiele rzeczy w obszarze animacji i tego rysowania jakby patrzę przez pryzmat komiksowy i to są dla mnie bardzo jakby zbliżone dziedziny. I jestem jakby, doktoryzowałem się z tej przestrzeni między komiksem a animacją, więc jakby dużo o tym myślałem i jakby mam ten temat przebadany, więc tak, dostają to studenci jako, są skazani na to. Często przychodzą studenci, którzy w życiu nic nie narysowali. O. Ja tu muszę rysować, wiesz, grupowe sceny z bijącymi się postaciami nagle i rozrysowane, wiesz, na całą sekwencję, wiesz, jakby całe zdarzenie na klatki, na sekwencję, na klatki kluczowe rozrysowane, więc nie jest lekko. A patrzysz na, no bo odpowiadałeś oczywiście za warstwę wizualną w CKOD. Patrzysz na to, jak wyglądają teraz właśnie klipy, oczywiście nie te, które robisz, czy do których przykładasz rękę, jak ta stylistyka się zmieniła, no bo to... Patrzę, tak. Ja mam taką pracę, że ja siedzę przy komputerze cały czas, aha, jakby rysując, więc ciągle coś leci, więc oglądam wszystko, jakby oglądam nowe klipy, oglądam, wiesz, animacje, oglądam, aha, jakby... Poza tym, wiesz, jakby też... Jestem ciekaw, nie? Co się dzieje i słucham nowych projektów, nowych, wiesz, muzyków, słucham, oglądam, co wrzucają do sieci, więc jakby jestem na bieżąco i tak. I z perspektywy dziada mogę ci powiedzieć, ile razy dziada? Na, jakby na przestrzeni tych, powiedzmy, 20 lat, których zajmuje się jakby robieniem ruchomych obrazków, ile razy moda zatoczyła pełne koło, nie? No. I jakby wróciły patenty, które już były. To wydaje mi się, że z 3. No co ty? Jakby, i to jest jakby na zasadzie dokładnego, już, oczywiście zmienia się technologia, nie? Jakby jest większa rozdzielczość, jakby inny kształt ma ekran, wiesz, jak ja patrzę na klipy, które robiłem w latach 2000, pierwszy klip zrobiliśmy w 2002, no to wiesz, to ekran jest kwadratowy. Później, wiesz, ekran się robi coraz bardziej prostokątny, a teraz znowu wracają różne formaty, ale generalnie sposób myślenia o obrazie, efekty, którymi pewne wrażenie się uzyskuje, powtarzają się jeden do jednego tak naprawdę. I to naprawdę jest to, widać w tym pewną sekwencję, która jakby... Prawdopodobnie jakaś estetyka na zasadzie jakby sprzeciwu odwrotu generuje następną estetykę i to się powtarza, więc to jakby z takiej perspektywy trochę weterana mogę się podzielić taką refleksją. Nieciekawą pewnie dla nikogo poza mną. Nie, no to jest, znaczy, wiesz co, estetyka... A pewnie oburzającą dla twórców, którzy teraz właśnie dla siebie odkrywają... Myślą, że to jest nowe. I mówią, no, tego jeszcze tak, nie było. Ale to wiesz, to też jak my zaczynaliśmy grać, to starsi koledzy muzycy w Łodzi tak, z takim przekąsem mówili, nie, że to jest z tego, to jest z tego. Nie, kurwa, sami to wymyśliliśmy wszystko. Nie? I teraz jakby też widzę, nie, to jakby dokładnie co z czego wynika i dlaczego jest, brzmi tak, a nie inaczej. I wiesz, i widzę to powtarzające się, wiesz, po jakiejś tam też sekwencji kilkuletniej, nie, te pomysły, patenty, nawiązywania do różnych zespołów, nie, jakby, które wracają nagle, na nowo są odkrywane. Wiesz, a czy to dla was było później ważne, żeby być jakby poza nawiasem, czy być w pewnym sensie oryginałem? Wiesz, na pewno, no to jest jakby, myślę, że to jest dla każdego ważne. No, nikt nie idzie, nie zakłada zespołu z myślą, chce być jakby... Jak wszyscy? Jak masa innych, nie? Każdy chce być oryginalny, ale... Ale są tacy, którym wystarcza, mam wrażenie, że są tacy, którym wystarcza bardzo dobre rzemiosło. Wiesz co, no nie wiem, może tak. Dla nas było bardzo istotne, żeby... Wiesz, inaczej. Słuchaliśmy takiej, a nie innej muzyki. I było dla nas bardzo istotne, żeby
takich, a nie innych zespołów. I co nie było znowu tak oczywiste w naszych czasach, wiesz, w takim mieście jak Łódź, bo też u nas te ścieżki, jakby oczywiście to jakby ciągle jesteśmy w obszarze muzyki alternatywnej. Mhm. To jeszcze było w czasach, kiedy słowo indie nawet nie funkcjonowało, nie? Więc to jakby tak siłą rzeczy muzyka alternatywna od razu kojarzyła się z punkiem czy hardcore, czy wiesz, ale jakby z tego obszaru. Więc siłą rzeczy my też trochę wpadaliśmy w to myślenie, przy czym my słuchaliśmy zupełnie jednak jakby innej muzyki. Znaczy, no, słuchaliśmy gitarowej, alternatywnej jakby muzyki z USA, z Wielkiej Brytanii, postpunka, wiesz, dużo New Romantic i tego typu rzeczy. I było dla nas cholernie Britpop. Dla nas było cholernie ważne, żeby no jakby odnosić się do tego i jakby, żeby te odniesienia były czytelne w naszej muzyce. Więc stąd jakby zupełnie inne brzmienie gitar, inne rytmy perkusyjne, wiesz, no... A poza sceną? Poza sceną, no to byliśmy cali, po prostu cali tą estetyką byliśmy, nie? Więc ubrania, no wszystko, nie? Nie można było sobie pozwolić na jakby odrobinę odstępstwa. A wyobrażasz sobie, że... To jest straszna męczarnia, jak teraz na to patrzę z perspektywy, no ale no wiesz, no... Styl zobowiązuje. Styl ponad wszystko. Widziałem, wiesz, trochę waszych starych wypowiedzi, wywiadów, gdzie oczywiście pewne pytania były zażynane, czy pewne kwestie były zażynane, jak to, że musieliście za każdym razem definiować, co to znaczy być alternatywą, aż do połamania tego pojęcia. No i w pewnym sensie, i to mnie ciekawi z perspektywy czasu, bo oczywiście byliście młodsi, ja też znam i siebie, i trochę widzów, gdzie pojawienie się w ogóle określenia komercja w pewnym momencie może powodować, że aha, okej, okay, czyli to coś się skończyło w tym momencie, tak? I wy też w takiej formie się prezentowaliście, tak? Ale nie, my też nie mieliśmy nigdy takiego myślenia, że komercyjne równa się złe, bo wiele zespołów, które lubiliśmy i których słuchaliśmy, jakby przeszły na tą stronę jakby komercyjnego grania, a w ogóle już później Britpop i wszystko to, co było po Britpopie, no to umówmy się, to jakby to było z założenia komercyjne granie, prawda? Tylko no jakby to też jest kwestia no jakby trochę szerszego szerszego horyzontu na to, co wiesz, no jakby czego chcesz, jakby do ilu ludzi chcesz trafić, więc dla nas jakby bycie komercyjnym nie było z punktu czymś złym. Wiesz, to już było po czasach, kiedy Sonic Youth przeszło do Geffen, prawda? Aha. I wydało Dirty album. Zresztą chyba nadal mój ulubiony album Sonic Youth, więc wiesz, to już wszystko się wydarzyło, nie? Jakby na świecie, jakby w tym świecie, w którym my żyliśmy, to wszystko już się stało i jakby już funkcjonowało na normalnych zasadach. A w Polsce to ciągle waliliśmy trochę głową w taką barierę, że nie jesteśmy true dla scen. No, nieraz zdarzało mi się słyszeć historię, że gdzieś na koncercie Motorhead ktoś usłyszał, że jesteśmy na koncercie Motorhead i szukali nam, żeby nam spuścić w pierdol. Albo gdzieś na koncercie, na jakimś skłocie, wiesz, wyszedłem jakby z tego koncertu z takim, wiesz, połową twarzy spuchniętą śliną, bo ktoś próbował mi udowodnić, że to jednak chujowo, że gramy koncert na skłocie i przyszło bardzo dużo ludzi, a tydzień temu grał super prawdziwy punkowy zespół etosowcy i przyszło 10 osób. I tak go to wkurwiło, że postanowił po prostu się ze mną pobić. Więc... To też mi coś wyjaśniłeś, bo ja myślałem, że... Naprawdę w tych zawiłych historiach znalazłeś wyjaśnienie? Tak, bo ja byłem przekonany, że... Wyjaśniłeś mi taką rzecz, którą wydaje mi się trochę rozumiem, że to jest trochę to sprzężenie zwrotne, że to słuchacze, fani wyznaczają pewne, wyznaczają albo nie, granice tego, co jest true, a co nie jest true. Ja myślałem, że to od was wypływało nie, i fani to podbijali, a ty mówisz, musi, że to trochę wiesz. Nie, to wypływa z siebie, ale no, słuchacz musi uwierzyć. No, w zależności teraz na ile jest otwarty, no to może w to uwierzyć, bo mu się podoba zespół, bo przekonuje go jakby tekst piosenki i energia, która z tej piosenki płynie, albo odrzuca to wszystko, bo zespół nie spełnia iluś określonych jakby punktów z kodeksu bycia niezależnym. Teraz, wiesz, jakiś tam niedawno, parę miesięcy temu składałem wiesz, my debiutowaliśmy w Sisi, które było właśnie takim, no jakby
według zachodnich, angielskich standardów czymś normalnym, czyli jakby niezależną przybudówką do Majorsa. CC było wtedy pod BMG. I to na zachodzie było czymś naturalnym. W Polsce właśnie nie. I jakby to, że my wydajemy w CC, no to tak naprawdę wydajemy w BMG, więc jesteśmy zespołem jakby sprzedaliśmy się, jesteśmy z drugiej strony. I przygotowywałem oprawę graficzną do takiej właśnie płyty podsumowującej te tam 3 lata w sumie działalności CC winylowej, którą zainicjował szef, założyciel CC, Paweł Jóźwicki. I zrobiliśmy tak jak są, wiesz, książki o muzyce złożone z wypowiedzi różnych jakby uczestników danych jakby wydarzeń. To tutaj jakby tak, w taki sposób spróbowaliśmy opowiedzieć historię CC Records właśnie przez wypowiedzi ludzi, którzy byli zaangażowani, którzy byli w zespołach, którzy byli fanami, obserwatorami. I tam Macio Moretti, czyli zresztą dzisiaj będzie grał w jako Michi Mitch, czyli taki no jeden jakby naprawdę z autorytetów w byciu niezależnym, prawdziwym, jakby zajebistym muzykiem. Właśnie on ma całą wypowiedź, że coś mu nie grało w tym CC, bo BMG, bo coś tam i nie do końca mógł w to uwierzyć, ale z drugiej strony CC zapłaciło mu za pierwszą sesję nagraniową, bo nagrywał bębny do płyty Homo Sapiens Big Frank i że nasza piosenka jest jedną z tam, mogę zacytować, no bo to jest tam w tym tekście, jest jedną z jego z ulubionych polskich piosenek, więc tu etos, prawda, i to takie, co masz wdrukowane, kiedy jesteś młody i musisz się trzymać tych zasad, a tutaj no jakby szczery porów serca i konfuzja, która z tego wynika. Mieliście kiedyś propozycję, bardzo się uśmiechnę, jeżeli powiesz, że tak, żeby już oczywiście nawet po czasach aktywności zespołu któryś kawałek był użyty w reklamie albo w jakiejś kampanii? Wiesz co, my sprzedaliśmy kiedyś piosenkę do reklamy chipsów. O, no coś ty. I chodziło którą? To za nami długo. Poezja jest nie dla mnie. Taki riff gitarowy. Okej. Okay. I to też, wiesz, no, jakby można od razu zdisować, że takich rzeczy się nie robi, ale z drugiej strony, wiesz, my założyliśmy zespół, to jakby, jak podpisaliśmy kontrakt, to mieliśmy nagrane demo z 4 piosenkami i pracowaliśmy nad następnymi piosenkami. Zespół miał stare gitary, starą gitarę, stary bas i starego peceta. I my, jakby sprzedając tą piosenkę do reklamy, jakby mogliśmy sobie kupić za to sprzęt, który pozwolił nam zacząć grać próby, zacząć grać koncerty, więc... Żeby była jasność, ja to rozumiem. Nie, no, ja to totalnie ja wiem, rozumiem. Ale wiesz, ja z dzisiejszej perspektywy tamte też to czasy, rozumiem. Tamte czasy były szalone. Ale wtedy, no jakby wtedy to było, no, że zespół się sprzedał, że zanim jeszcze się, wiesz, zaistniał, to już się sprzedał. Tak. I było takie hasło. No bo nie możesz śpiewać o tym, że masz butelki z benzyną i kamienie chipsy i robisz chipsów. No tak, no. Była pewna jakby sprzeczność w tym działaniu, ale z drugiej strony był to kompromis w imię jakby wyższego dobra. Być może gdyby nie te chipsy, nie byłoby nas dzisiaj tutaj, nie rozmawialibyśmy przed koncertem na męskim graniu. No i męskie granie też ma sponsora, nie zapominajmy. No, jakby, no, ale właśnie o to chodzi. Nie jakby sytuacją jakby zbliżoną. Czy moim zdaniem i tak rynek polski przeszedł ogromną drogę w ostatniej dekadzie, czy nawet więcej. Dlatego zrozumienia odbiorcy, że nawet niezależny artysta grający na imprezie, która jest sponsorowana, to jest po prostu okej. Okay. On przychodzi, dostaje pieniądze, tego możesz posłuchać, jest fajnie. To, że przy okazji gdzieś wyświetla się jakieś logo, to nie musi być od razu sprzedanie. Nie jestem w stanie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, kiedy zaczynaliście. To musiał być inny świat, no wiesz, jakby nie było mnie tam na miejscu, ale domyślam się, że... A ja już prawie nie pamiętam. A ty już prawie nie pamiętasz, więc totalnie to kłam. Słuchaj, powiedz, czy ty z perspektywy czasu jesteś zadowolony z tego, jak się sprawy potoczyły z zespołem? Czy to tak poszło? Czy to tak się stało? Bo teraz znowu gracie, więc to jest chyba taki jaśniejszy moment. Tak, no to też ciężko powiedzieć, że... Wiesz, no z pewnych rzeczy jestem mega zadowolony, z pewnych rzeczy jestem niezadowolony, wiesz, no. My działaliśmy w ten sposób, że totalnie kładliśmy najważniejsze koncerty, żeby dzień albo dwa później dla 10 osób zagrać najlepszy koncert w życiu. A z czego to wynikało? Nie wiem. No to nie wiem, imprezowaliście dzień wcześniej, czy po prostu kładliście niezależnie? Nie, po prostu tak wiesz, ze szczęścia jakiego, braku, nie wiem, trochę ze szczęścia, trochę, wiesz, jak jesteś totalnie profesjonalistą, to niezależnie od stanu, w jakim jesteś i okoliczności, nie zejdziesz poniżej pewnego poziomu. Tak mi się przynajmniej wydaje. No wiesz, my to zawsze było trochę...
jakby łapanie chwili, nie? Raz wychodziło, raz nie wychodziło. No i tak się złożyło, że dużo takich naprawdę najważniejszych koncertów, na przykład wydaliśmy płytę After Party i mieliśmy grać na wtedy jeszcze Heinekenie, właśnie. Ja ciągle jakby mówię o tym Heineken, na Openerze. I gdzieś mieliśmy tam dobry slot, ale coś tam się wyłożyło, że jakaś artysta typu Erika Badu gdzieś nie doleciał, więc przełożyli nas wcześniej. Położyliśmy totalnie koncert dla ogromnej publiczności, po czym dzień czy dwa później zagraliśmy naprawdę dla 50 osób genialny koncert, nie? Graliśmy w Hammersmith Apollo przed The Stooges, na takim koncercie, który wydaje mi się był jednym w ogóle z najlepszych koncertów historii świata, nie? Że ten koncert w Hammersmith Apollo to był po prostu kosmos. Zresztą jak jest, wiesz, biografia Iggy Popa, no to on tam jest opisywany jako chwila największego triumfu The Stooges w ogóle w historii. Byliśmy naocznymi świadkami tego i graliśmy tam ten koncert. Co więcej, Iggy Pop wybrał nas zamiast Dinosaurs Jr., czyli jednego z też moich ulubionych zespołów z czasów młodości. Więc to w ogóle był kosmos. Położyliśmy ten koncert oczywiście, żeby dwa dni później w drodze powrotnej w Hamburgu, dosłownie dla 10 osób, dziewczyny, która miała watę wplecioną w dredy, która sobie tą watę z tych dredów w trakcie koncertu wyrywała, zagrać znowu koncert, gdzie po prostu wszyscy mieliśmy poczucie, że to było to. Więc żałuję tych niewykorzystanych okazji, bo być może, wiesz, rozmawialibyśmy po angielsku dzisiaj, gdyby się to okazało. Ale z drugiej strony, no nie żałuję niczego, no bo, wiesz, jakby ja jestem dosyć zadowolonym ze swojej sytuacji człowiekiem. Wiesz, bycie w zespole było jakimś tam takim marzeniem, najwyższym marzeniem i przez większość młodości wydawało się przez kompletny brak umiejętności muzycznych kompletnie nierealizowalnym marzeniem. A wyszło jak wyszło, więc to głupio byłoby mówić, że żałuję. Nie? To też no, historia no, nie może cały czas być super nie, no, fajna, żeby była ciekawa. Musi być ciekawa, żeby była fajna. Więc wszystko ułożyło się tak, że wydaje mi się, jest to całkiem ciekawa historia. Wiesz, dla mnie CKOD jest. No jakkolwiek źle to może zabrzmieć, ale chyba jednak nie zabrzmi, to trochę jego fajność właśnie wynika z faktu, że was nie ma, nie? Po części, tak? Że... Tak, myślę, że dużo tej fajności wynika z faktu, że nas nie ma. Tak, no to i mówię o tym, no wiesz, tak jak o każdym artyście, który z jakiegoś powodu przestał grać, ale widzisz, ale tutaj będę też trochę hipokrytą, bo czy chciałbym pójść na zespół, nie wiem, takiej zmęczonej życiem, starej, sprzedanej setny raz Nirwany, poszedłbym. A nie mogę. A czy mogę przyjść na koncert Cool Kids of Death? No jak się okazuje, mogę. Więc wiesz, to ta wasza płyta pożegnalna... Wieczorem zobaczymy, czy wyszło na dobre. Nie, jesteście, nie, teraz już takich rzeczy się nie położycie tego, bo nie położyliście dwóch pierwszych. My potrafimy tak? kłaść, nie takie rzeczy kładliśmy. Więc, wiesz, włączy nam się, wiesz... Full at the drive-in mode i po prostu położymy ten koncert. Wiesz, i jakby mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że wszystko. Przy czym, wiesz, przyjechaliśmy do tego Poznania i za naszych czasów i w tych klubach te koncerty, no jakby powiedzmy, że z profesjonalizmem po naszej stronie bywało różnie, ale po tej drugiej technicznej stronie też bywało różnie. No jasne. Więc wiesz, jak wychodzisz na taką scenę... Tak, zwalaj na technicznych. Masz rację, zwalaj. Wiesz, no zawsze teraz. Było to. Brzmi chujowo, ale przyjdą ludzie, to się wygłuszy i nikt nie przychodził, nie? Więc brzmiało chujowo do końca. Ale tutaj wchodzisz na scenę, wszystko słyszysz, nie? Na próbie, nie? Tam próbujesz się przebić, więc wiesz, ten wokal masz nastawiony na jakąś taką siłówkę totalną, a tu wychodzisz, wszystko słyszysz, właściwie wiesz, możesz szeptać ten tekst do mikrofonu, a czujesz, że jest moc, więc dużo trudniej w takich warunkach coś położyć, ale nadal jakby no, nie tracicie wiary. No ale też wiesz, wszystko słychać, to wszystkie wywrotki też, nie? Tak, no tak. Kiedyś mi się wydawało, że nie ma nic gorszego niż zapomnieć tekstu na scenie, albo jak ci się mikrofon odłączy. Mam to przepracowane wszystko. No łącznie z sytuacją, w której koledzy zaczynają grać jakiś kawałek, ja zaczynam go śpiewać i w refrenie orientuję się, że śpiewam inny kawałek niż oni grają. Nice. Zupełnie, nie? I dopiero się orientuję, że wszyscy się na mnie patrzą, nie? I co ja robię. Więc różne rzeczy się zdarzały.
Rozumiem. Krzysztofie, bardzo Ci dziękuję. Puszczam Cię, bo za chwilę zaczynacie próbę. Próba jest potrzebna, żeby panowie nie położyli jednak tego koncertu, na to którym... To też jest różnie, bo dobra próba, zły koncert. Zła próba, tak się dobry często koncert. Mówi, tak. Jak próba, jak... To bardziej w takiej nie, telewizyjnej... Nie, to nie, rzeczy. Że się mówi, to tak działa. To tak działa, nie tak. Wiem dlaczego, ale tak dobra jest, próba no. Generuje zły koncert. Puszczam Cię, ale zadaję Ci jeszcze ostatnie pytanie, które wszystkim moim gościom zadaję. Mianowicie, jakbyś mógł spotkać siebie, 15-letniego, to co byś sobie powiedział? Cierpliwość. Już 15 lat, to się szarpiesz strasznie, no. Byś mi wiedział, że to szarpie, no więc jakby... Cierpliwość. Jeszcze chwila. Czyli rozumiem, że... Jeszcze 10 lat i będzie dobrze. Czyli jesteś cierpliwy teraz? Tak. Wiesz co, no i tak, jestem. To akurat mogę sobie powiedzieć. A tak, co cię nauczyło cierpliwości? Praca, no wiesz, jako rysownik komiksu czy animator, jakby twoja praca składa się w 99% z cierpliwości. Reszta to jest nieważna. Masz cierpliwość, to wszystko zrobisz. Rozumiem. Bardzo dziękuję. Bardzo się cieszę, że znowu gracie. Super, ja też. Dziękuję. No, super. Dzięki. Wpadajcie na męskie granie.